Wybija właśnie 19:30, więc pora na kolację. Zapraszam. Siemanko, jestem Maciek Wolski. No staram się znowu odżywiać, więc jakiś ryż, makaron, wybór jest naprawdę duży, więc zawsze coś tam ciekawego dla siebie znajdę. Punktualność jest ważna, więc zawsze jestem przed czasem i to ja czekam na chłopaków, nie oni na mnie. To niestety odpada. Nie mam węchu, więc nie powiem. Od 5 miesięcy czekam na węch, więc nie wiem co czuję, ale wygląda tutaj wszystko apetycznie, więc coś tutaj zaraz fajnego wybierzemy. Dzisiaj zaczniemy jakieś sałateczki i myślę, że do tego dobierzemy jakiegoś kusa. W tamtym roku chyba inaczej było podawane. Tak, inaczej było podawane, mogliśmy sami sobie tutaj nakładać, teraz przez COVID-a jest to, wygląda to inaczej, więc zdajemy się na tutejszy kucharzy. Dzień dobry, jak się masz? O, to jest właśnie pan, który zawsze dobrze mówi po polsku, więc często do nas zagaduje. Winegry. Okej? Okay? Także tak zaczynamy. Także tutaj wygląda. Co to jest? Mamy rybkę, fajną ryżyk z jakimiś dodatkami, no i surówek, sałatkę. Tutaj słodycze, bardzo fajnie wyglądają. Ile ciastek zjedzonych na razie? Wiesz co, mam postanowienie i trzymam się bez cukru, więc na razie wstrzymuję się tutaj od słodyczy. No tutaj spójrzcie, jak przyjaciel Michał się odżywiał, bardzo, bardzo super. Michał bardzo lubi marchewkę, więc tutaj zawsze u niego tona marchewki. Zawsze tkanka się nie zgadza. Ja mam pytanie do was tam. Czemu masz miano legendy tego klubu? Jakieś głupoty wygaduje, więc pomówienia. No i zabieramy się za jedzenie. Smacznego życzę wszystkim. Czemu nie wchodzi, co nas wygadą? Nie wiem, to chłopaki się mnie pośmiewają, więc... No to powiedz, że się pośmiewają. Nie, no oczywiście to są żarty, więc... Nie bierzemy w ogóle tego na poważnie. Gościu zostanie do końca życia. Takie 10 lat. Ale i u niej będzie taki pomnik stał, z Polakiem. To jest strasznie żartowni, więc proszę mnie słuchać.